Ale halo, halo serdeczniacy, dzisiaj wyrażenia po weekendzie, a także lekko przedweekendowe, bo to co na radę, udało mi się do tej pory wykmienić na moich streamach i na offstreamach, więc pokażę Wam te listy później. Też od razu będzie dobre nawiązanie do tego czym zajmiemy się w top 8, bo do takiej wracającej teoretycznie agromety, czy ona będzie na dłużej. No jest. Nie... Wtedy śmiem wątpić, bo na razie po prostu ludzie poszli na jak najprostsze linii oporu, zbudowali to co było, z lekkim upgrade'em o nowe karty, albo po prostu oparli się na Cavern of Souls. Tak, jak ten pierwszy spis, i zbudowali sobie agrohumany owszem, fajnie, wszystko cacy, ale wydaje mi się, że karnozaur Dext Etalii, odpowiednio zbudowany i wracająca Traxa, z tym 66 6 dinozaura jakoś bardziej zaupgradowana jeszcze pod agrometę, będzie sobie z tym radzić znakomicie bo koniec końców te spisy są bardzo podatne, zarówno na Mazrimuwal, jak i na duże stwory typu Shouldred i uwaga, jedna ze która w tym standardzie nie bardzo się jeszcze pojawiała, ale później w moim takim spisie na weekendową metę na ten tydzień plus yy, na to co jeszcze było wcześniej i, i wciąż będziemy mieć całkiem ok matchup, czyli właśnie takie cięższe rampadeki, plus coś dobrego na agro do laderowania z powiewem świeżości zostanie pokazane przeze mnie później na arenie. Nie będzie gameplayu, tylko dzisiaj stricte teoria, bez praktyki. Porozmawiamy sobie o tych deglistach, pokażę je, później przejdziemy do tych moich arenowych, które testowałem. Będą wklejone pewnie, także możecie sobie. Pod streamem zobaczyć, że nie zapomnę decklist, o których dzisiaj będzie mowa, ale pierw analiza tego, co było w tym pierwszym z top 8 challenge w ten weekend. Drugiego jeszcze nie ma. Jak się pojawi, być może w tym tygodniu nagram jeszcze jeden odcinek. Jeżeli będzie mocno odbiegać i karnozaury się tam pojawią częściej i gęściej z etali, wtedy absolutnie. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast e, zajmujemy się teraz tym top 8, który jest strasznie agresywne, czyli to, co na start nowego, jakby na to nie patrzeć, w miarę formatu, to, to byłby zupełnie nowy format w starych realiach, zasadniczo, nie? gdyby była rotacja taka wrześniowa, wcześniejsza. To byłby zasadniczo duży upgrade formatu pozrotacyjnego, ten set. Natomiast tak nie było, tak tak nie jest, bo to by byłoby naprawdę odmiana standardu o, o, o 360 stopni. Kappa nie, no, trochę, o trochę inną liczbę. Natomiast z koniec końców. Odmiana standardu byłaby drastyczna, bo te dajno-strategie miałyby dużo większy wpływ na standard aniżeli teraz, ale wciąż mają. Natomiast być może opanowałyby cały ten standard, więc, tak jest lepiej. Nie dowiemy się tego. Można by sobie potestować taki blok Constructed w próżni i, i story craftować te zagadnienie. Natomiast mamy standard bardzo szeroki, bardzo różnorodny. Yy, możliwe zaraz, mam nadzieję, bo qualifiery mam też okazję, a, okazję mam zamiar pograć sobie przyszłoroczne qualifiery w standardzie na żywo. Pobawić się znowu trochę taką kąp. Yy, competitive granie, może zagrać kiedyś jeszcze w Protura w moim życiu na żywo. Zobaczymy, co się stanie. Natomiast koniec końców w końcu. Zapowiadam, że zaczniemy tym, tym top 8 i, i ciągle odwlekam, bo mam miliony myśli. Ale dobra. Pierwsze mi jest Hamuda. Oczywiście znany grinder z modo. Każdemu, kto interesuje się grinderami, obransowane te listy, kojarzę tego typa. Ja nawet nie wiem, czy ja go nie znam, kurde, z tego z Pauper Classica. Tego Hamudy. Coś mi się tak wydaje, że ja go kojarzę z Pauper Classica. Natomiast koniec końców udało mu się. Przez rzecz pojawiały się głosy na moich streamach, że panie, ta kawerna miała być taka silna, ale ona nic nie robi. Właśnie się to zaczyna zazębiać. Pierwsza deck lista, która absolutnie nie potrzebuje tak bardzo tej kawerny do właśnie tej pasywnej umiejętności braku możliwości skontrowania tych speli, ale potrzebuje do fixingu. Tutaj ten spis może nawet na siłę, ten deck, te chibary mogą być standardzie na 5C. To jest Boros, właściwie stricte, ale można tego deka zbudować jak najbardziej... 4-5C spokojnie w aktualnym standardzie z tym Mana Bajzem. Cavern of Souls tutaj fiksuje, jest znakomitym dualem, plus ten bonus. I już pierwsze, co się pojawia, nie w takich deglistach, o których by się pomyślało na pierwszy rzut oka, czyli o dinozaury, o etalii, o atraxa, nie? Że coś takiego w stanie być skontrowalnego. Tylko tu właśnie ten game Fixing. W w teamie całym takim humanowym jak najbardziej się sprawdza. Z nowych kart mamy coś, co wczoraj bodajże i na off-stream, jak jeszcze testowałem, robiło na mnie ogromne wrażenie. Gdzie jesteś, chłopczyku? to nie ten spis jest tutaj, ostatni. Inti. Inti naprawdę, w spoilerze zapowiadałem przy okazji mówiąc, że ta karta na mnie robi ogromne wrażenie pod kątem tego, jak może działać. Potestowałem ją wczoraj w agresywnym monoret shellu. Pokażę później spis na arenie, bo będzie odbiegał od tych, które będą tutaj w top 8. Spoiler. Ale karta, karta jest znakomitym build aroundem i wydaje mi się, że ten deck akurat utylizuje ją tak średnio. Że tutaj przydałoby się może więcej lunarchów. Wiem, że to jest pierwszy tydzień ten spis, biorąc pod uwagę niektóre obecności niektórych kadekta, ta której absolutnie po level na chwilę obecną nie jestem w stanie zrozumieć i docenić. Więc pewnie te spisy oczywiście jeszcze będą przechodzić ewolucję, bo ten na pierwszy rzut oka może wygrał challenge, ale wydaje mi się, że można to zrobić lepiej. Zobaczymy, pewnie pogram czymś podobnym na raderze w tym bądź w przyszłym tygodniu, albo w weekend tak, że się to okaże, natomiast Inti tak, Inti nie jest memem, ta karta dopiero prawdopodobnie zaczyna grać, więc jeżeli macie je na żywo kupione, jakoś tanio wytradowane, albo otworzyliście na pre, na razie polecałbym ich nie sprzedawać, bo to może być karta w, w krótkim albo w nieco dłuższym okresie czasu za, o, o koszcie około 40 zł za sztukę. Jest na to szansa, jak standard zacznie być znowu mocno grany, więc e, pamiętajcie. I to jest jedna z tych legend idli game'owych, których nigdy nie wstydzimy się grać w czterech sztukach, bo utylizują swoje nadsztuki, nie, bo możemy Inti po prostu dyskardować na Inti przy ataku, więc to jest jedna z, z tych legend, których zawsze, biorąc pod uwagę to, jak są mocne w beat aroundach dookoła nich, grać w czterech sztukach. Więc to jest normalna liczba, tak jak ten gość, jestem przekonany, cztery sztuki w tym spisie, więc Hamuda chciał z niego korzystać, jak najbardziej mu się spra sprawowało, skoro wygrał z tego challenge'a, wątpię, że beharolował cały dzień, bo to jest, tak jak mówię, też dobry gracz i get lost. Czyli nowy Point Ring też raczej było pewne, że gdzieś tam sobie znajdzie miejsce i jak najbardziej w tym deku się dobrze, dobrze pasuje. Nie? Ale zwróćmy na uwagę to, że ten dek posiada 4, owszem, Point Dream ale niewiele więcej. Także tutaj ta talia absolutnie nie psuje nam planu, a może posłuży naszemu przeciwnikowi. Ale zwróćmy, na uwag zwróćmy uwagę na to: bardzo mało speli. To jest taka parada numer 1. W sideboardzie ich jest znacznie już większa liczba, trochę przeszkadza, jak właśnie na rampa ciężkie deki, trochę na agro, generalnie spis. Przemyślany, nie jestem pewien niektórych wyborów, ale tak jak mówię, nie grałem jeszcze przykładowo nim, więc może go nie doceniam. Taki spis wygrał sobie challenge'a. Dalej schodzimy, no i Batutinia, czyli kolejny, no to tak jakby OG Grinder, o którym słyszę od momentu, kiedy zacząłem grać w tą grę, więc na no, drugie miejsce na challenżu. No i tutaj po troszeczkę mniejszej linii oporu poszedł Batu i grał sobie po prostu takimi starożytkownymi humanami z bardzo mocne nastawienia na niebieski, ucięte kontrspele do granic, bo tylko 4 Mech czyli właściwa hierarchia. Cover no dwie sztuki, uwaga, w tym spisie ponownie się pojawiają. Wydaje mi się, że tylko dwie sztuki, bo te, ta talia potrzebuje też. Posiadać duże ilości normalnej many, generującej mana na zagrywanie speli, stąd też takie, a nie inne zastosowanie. Tylko dwie kawardno sos bo bo sideboard jest by bogaty w spele i bardzo często będziemy te wszystkie spele na naraz. Więc Batutinia bał się, że po prostu dobierze trzy, dwie kawery w tym samym momencie i zatrzyma mu to możliwość zagrywania niektórych speli, ma to sens. Więc tak to wygląda w tym spisie, ale już kolejny Kolejny spis, kolejne dwa Cavern of Souls i taki bardzo mm, tradycyjny spis tego deka niemieckiego, to jest oczywiście Malkolma. Malcolm to jest nowa karta, która się pojawia, tak jak mówiłem wcześniej, tak jak najbardziej będzie się przejawiać w tego typu dekach, pojawiać się. Karta jest bardzo mocna, moja ulubiona niebieska karta z ostatniego setu, Definitywnie najbardziej grywalna niebieska karta z ostatniego setu do standardu, więc absolutnie nie dziwi mnie jej brak i właśnie pokazanie się w tym deku. Lis który teraz w dwóch sztukach pojawia się coraz częściej, bardzo lubi tą kartę, coś nam się nie hoveruje, ale nieważne wiadomo o kogo chodzi. Night Around, czyli budowanie takich właśnie value opcji. Ten deck um, idąc Krok dalej, wydaje mi się, że zostanie wyparty przez swoje bardziej agresywne wersje. Być może właśnie przez coś takiego o bardziej oparte na kolorze czerwonym, bądź bardziej po prostu oparte na większej ilości koloru. Więc wydaje mi się, że te Shimany przystąp przystąpią do ewolucji w bardzo szybkim tempie. Natomiast kolejny spis, z tego co pamiętam, to też jest właśnie ten, tak, tutaj jeszcze szczególnie Renault's madmenie dwa Malkolmy. Czyli taki spis, wydaje mi się, że trochę teamowy, że naradzali się, jakby to zbudować, bo te spisy są bardzo podobne. Albo no, był jakiś artykuł na ten temat i nastąpiła pasta, też tak może być, ale spis oczywiście bardzo podobny, w tym samym tonie, trzecie miejsce, zadziałał w tym tygodniu. Jak widać, wydaje mi się, że wciąż ten spis jest tak troszeczkę po samym środku tego metagameu że może na rampy właśnie mieć za mało tego Spell outputu, albo cover no nie zadziała, jeżeli trafi odpowiednią karnoza etali albo atraxa removal metę, to ten spis może się właśnie na to zakrztusić i może też być na takie bardziej monorodowe opcje, albo bardziej tempo, agro, Human opcję zbyt słaby. Natomiast, no, dwie sztuki w top 4 na razie działa, nie? Czwarte miejsce. I mamy pierwszy taki spis, który, no, wykorzystuje karty, których nie rozumiem dlaczego wykorzystuje, że tak powiem. Bo wydaje mi się, że po prostu yy, wykastrował się z lepszych kart na rzecz pograjanowymi. I ten Deep Cavern Bat, no, nie jestem absolutnie fanem. Rozumiem zastosowania z raffinią Może to być bardzo dobre na rampa metę, na jakąś taką nadciągającą, bądź na kontrolę. Wątpię, uwaga spoiler, bo naprawdę to musi popsuć rękę po muliganie tym dekom, żeby się jakoś bardziej zakrztusiły. Sporo takich spali właśnie wolnych, które są w tej mecie, jak Wedding Announcement i Virtue w to są świetne karty. Opierało się na, na nich cały poprzedni standard, ale w tym teraz mogą być zarówno y, za wolne, jak, po prostu grindujące, bo agrodek może, może mieć gdzieś, zwłaszcza latający agrodek, a takie też mogą nadciągać i agro, i po prostu midrange albo kontrola albo ciężka rampa też może mieć te karty zupełnie gdzieś, bo zagra sobie karnozaura w Italii <grytania> i dzieją się rzeczy stare niesamowite. Zobaczycie też, jakie, jak już wam pokażę spis. Na arenie mojego John Dino No i koniec końców ten, Ta karta też nie podoba mi się absolutnie I nie grałbym nią nigdy w Constructed Więc wydaje mi się, że ten deck po prostu gra Jakimiś takimi losowymi kartami Jest to oczywiście Esper Midry, że można sobie potestować No, gradzie Na pewno nigdy nie będzie błędem Ale reszta towarzystwa w tej talii Wydaje mi się, że jest takim troszeczkę Poligonem testowym Tygodnia numer 1 I niedługo, za niedługo nie będziemy ich oglądać Aż ten Deep Cavern Bat Rozumiem jego utylizację i w niektórych metagame'ach może się sprawdzać, nie? Może się sprawdzać, zwłaszcza na ręce post muligan tego typu karty, bo była taka Serena 1-2, która też już kiedyś grywała w standardzie w Constructed i tego typu karty bardzo dobrze działają versus muliganem przeciwnika. Wreszcie potrafią dobić, skończyć grę, więc jak najbardziej w tych sytuacjach, natomiast uczciwe 7 na 7 w niektórych matchupach, to jest po prostu dużo gorszy denik, dużo gorsza wróżka ta 2-1, Czyli Ferry Mastermind, ale aż cztery sztuki w tym spisie, właśnie na rzecz wspomnianych, nie? zamiast nich. Więc no zobaczymy. Może sobie potestować coś takiego. To jest tylko Uncommon, więc absolutnie jesteście stanie sobie to skraftować. Dajcie mi feedback na moich streamach albo w komentarzach, co o tym sądzicie, jak to mm, Waszym zdaniem działa. Na mnie ten Deep Cavern Bat na razie nie robi wrażenia, ale może potestuję sobie go w jakimś też yy, deku, który pokażę Wam na końcu, bo tam w teorii też powinien się nadawać, ale wydaje mi się, że on stricte chce grać z rafinią, żeby jeszcze wykorzystywać możliwość właśnie od razu rośnięcia nie? z tej rafinii. Czyli deep cavern Bad wchodzi pierwszy, ściąga removal albo counterspela, czy tam cokolwiek. Zagramy rafinię, deep cavern Bad pushuje, rafinia się trygeruje, kładzie cantery. Nie? Więc no, może ja tego nie doceniam. Zobaczymy w, pra w praktyce później, jak to będzie wyglądało. Kolejny, yy, piąt, kolejne piąte miejsce, zaczynamy z pierwszego Monoreda. Ten spis najbardziej standardowy z tych, które zobaczymy. Czy jest to jakakolwiek nowa karta? Nie. Uraba Forge pojawia się od dłuższego czasu, także wydaje mi się, że w sideboardzie teraz ta karta powinna mieć swoje miejsce. Także spis absolutnie zero nowych kart. Krem de la creme Monoredowy, nie ma co za dużo mówić. Go next. Yy, kolejny spis i Monored. Yy, z tej karty nie lubię. Wydaje mi się, że jest już tej karty, już tej, tej karty nie przepada. Nie przepada za Rage'em. I tym bardziej nie przepadam za, bo z to jest, patrzcie na to, 18, taki kerwał, to jest typowy już taki hyper agro red. I biorąc pod uwagę też tego Gosia tym bardziej, nie to jest typowy hyper, hyper, hyper agro red. Jeżeli czekać takiej opcji, żeby zamykała grę maksymalnie szybko, to jak najbardziej tak. Natomiast zrezygnował goś z Lightning Strikeów na rzecz Stragla, żeby kosztował jedną balę. Są takie rzeczy już święte na kerwałcie, żeby supportować te 18 że ten deck do no niej oszukujmy się, late gameu raczej nie ma i będzie polegał na kipie bardzo dobrej agresji w ręki, jakiś tam uszczerbkom w kerwałcie albo w posiadaniu braku. Bazę jakiegokolwiek pojedynczej na ręce przeciwnika, i po prostu pusznie zagranie Godrika w trzeciej all To jest cud w tym spisie. Cztery sztuki, aż 3 na 18 lat, to wydał mi się totalny meming, więc tak jakby absolutnie wydawało mi się, że taka szkoła teraz to musi być jak najszybszy pusz, spalenia doryjne i tak dalej, i tak dalej. Tak ten spis wydaje mi się po prostu tragiczny, widus. I chłop miał high -rola. To jest moje zdanie. Sun, czyli gość z siódmego miejsca. I to jest też coś, co ostatnio wam pokazywałem, że takie spisy się pojawiają. I ten spis wykorzystuje etalię, ale chyba sobie chłop nie kupił. Może jest bardzo drogi na, na tym, albo nie zauważał, bo mu się nie chciało. bo Po prostu jest niedzielnym graczem, tak se wszedł na challenge'a. i kupił sobie Karnozaurów. Bo w ten, tym deku nie można nie grać tą kartą. Po prostu nie można nie grać tą kartą. Testowałem generalnie w szalu, który jest RBX-em. Karnozaur jest prawdopodobnie najlepszą kartą w formacie. Lepsze od shoulder do aktualnie. Takie rzeczy robił Karnozaur, zwłaszcza z Etalii. Czy ten spis wykorzystuje Cavern of Souls? Nie, tutaj nie ma nawet kawerny, więc jest wciąż taki staroszkolny spis, który polega jeszcze na chwil do ruinowaniu tych Greedy Mana Bazów z małą ilością i zabijaniu też Majrek'a albo innych funkcyjnych landów. Ja tego fadem nie jestem. Wydaje mi się, że ten spis jest zupdate'owany, jak najbardziej grywalny do ewolucji. Którą pokazywałem na ostatnim moim nagraniu, ale ten jest stricte outdated i powiedziałbym, że bardzo łatwe go next. Od Daniela Kos, to też jest grinder, którego kojarzę chyba też kurde z Power Classica. Widziałem jego, Widuję jego decklisty, to tacy gracze, którzy grają w każdy format, nie? Po prostu grindują sobie na arenie i chłop gra monoredem jest to też tradycyjny spis. Monorada, jak najbardziej. Niewiele się tu zmienia, niewiele wykorzystuje nowych mechanik, nie ma też Intiego i tak dalej, i tak dalej. I to jest koniec tego. To 8. 9 miejsce, jeszcze może Forfan, zobaczymy. Tak, kolejny Cavern of Souls deck na 9. miejscu. Taki bardzo podobny do tego z pierwszego miejsca. Nie wykorzystuje Intiego, co mi się absolutnie nie podoba. Znaczy, rozumiem dlaczego, bo to nie jest deck idealnie skrojony pod tą kartę, ale wciąż grałbym nim w każdym agresywnym czerwonym deku, nawet, który by nie wykorzystywał za bardzo tego discardu, draw discardu. Jest po prostu za mocny. A odnośnie za mocne i wykorzystania tej karty, to robię z pyku pyku, chlastu chlastu, proszę, jaka technologia. Tylko ja sobie jeszcze muszę zobaczyć stosowy. Popracowałem nad tym bardzo ciężko. I, proszę bardzo, spis Monreda pod Intiego. Będzie, tu sobie może teraz przestawię swoją kamereczkę, żeby lepiej jeszcze było widać sideboard. Spis, który utylizuje tą kartę do granic monoret nastawiony właśnie na szybki push plus burn, mamy nawet Stow the Flamesa wracającego, jeden z takich OG spaleń, które kiedyś Monoredzie w standardzie grywały, jest w formacie, uwaga, uwaga, nie, może ktoś z was nie, zna, nie zna tej karty, nie wie, to jest bardzo dobre OG spalenie. I ten spis wykorzystuje do Gradis plus wykorzystuje też Intiego i Charminga. Powracający Fenix, który bardzo mi się podoba, w takim szalu, który chce go discardować, potem wracać z Heistem. Podobnie jest też ten z Fenixem. Liczba Berna w postaci 12, żeby to ładnie supportować. I wydaje mi się, że ten gość w tym spisie pod Intiego, pod Charminga jest najlepszy. Także nie, nie będąc zbytnio. Tutaj skromny wydaje mi się, że to jest najlepszy spis bo radę, jaki dzisiaj zobaczycie na tym nagraniu. Ewidentnie najbardziej podejrzający za duchem czasu i taki, który puszuje ladder bardzo dobrze. Wczoraj nie to tego kiedy na streamie i zagraliśmy jakieś niebotyczne liczby gier, natomiast ten spis mniej więcej taki, ja urabasków dodałem je dzisiaj, żeby pokazać, że jest taka opcja. Wczoraj miałem inny sideboard, to skraftować albo pograć takie śmieszne jumpstarty, żeby te urabaski dostać. Natomiast koniec końców może to być Chandra, może to być Kof, może to być jakiś inny stwór. Który po prostu będzie pasował takiego lekko ciężkiego planu. E, Misza z Factory też doszła, bo ja tutaj w tym planie, w Sideboardzie, mam zamiar sadować cztery urabaski, dwie dżaje, więc potrzebowałam też landa do tego cięższego planu razem z Warcraftingami na jakieś takie decki, które nas troszkę nam grindować i będą mieć dużo e, Point Reunwalu i Master to wtedy te karty wchodzą i starają się być takimi value kartami w tym spisie, więc dodaje się też do tego jeden land, żeby mieć ten 23 do, do misowania, Wiem, że przed gdzieś dzieje się spisy na 18, ale ja nie jestem e, bogiem. Giereczki high rollerem wstrętnym, tylko chce grać uczciwą grę polegającą na matematyce, więc tak to musi wyglądać i naprawdę ten spis zrobił na mnie ogromne wrażenie i będzie jeszcze postępować jego tuning na 100%. Że teraz Wam jeszcze pokażę dwa spisy. Ten jeden, który moim zdaniem na tą metę z tego weekendu online i to co widziałem na laderze że będzie spisywać się bardzo dobrze w tym tygodniu, na bliższej przyszłości. Pogramy tym na streamie. Oraz coś, z czym już pograłem i wydaje mi się na chwilę obecną najlepszym etali Karnozaur szelem do dalej poprawy, ale najlepszym na razie, jakim grałem. Tak wygląda właśnie ten spis. Czyli taka troszeczkę e, przekształcona Atraksa, która właśnie supportuje etali supportuje Karnozaura, e, Można grać na więcej, nawet w Bridge jak sobie chcecie rolować Dużo rampy, dużo stoperów versus agro, no i Burn Down the House, który jak widzieliście na tą metę stop 8 siadałby niesamowicie. Więc do tego jeszcze można przebudować oczywi oczywiście sideboard pod bardziej mm, okiełznanie tych agro decków, więcej cutdownów, może jeszcze jakiś mały point removal typu Brotherhood. E, mamy też shoulder, to może ich być więcej. Testuję sobie na razie w nie robił jakiegoś super wrażenia, ale to jest taki antyagro agro bądź też na playu daje nam wyciągnięcie etali na rękę, dodatkowe, jak ją przemilujemy, szukanie inwazji na czwartą turę i tak dalej. I tak dalej. Ma tu parę zastosowań, więc jeżeli macie wrenę, nie musicie ich kraftować, możecie sobie potestować. Spis także zostanie wklejony pod y, nagranie, także y, tak wygląda moje Giant Dino. Y, też oczywiście Cabernet Souls, liczbę 4 sztuki. Teraz właściwie każde, które testuję, posiada jakąś liczbę sztuk Cabernet Souls. No i dodatkowo, to właśnie co... Czym jestem, można powiedzieć, najbardziej... Podjarany, jeśli chodzi o granie w tym tygodniu, i karta, która może być totalnym bunkersem na agro Dynametę, czyli Obliterator. Wydaje mi się, że ta karta absolutnie w tym formacie może być totalnym bunkersem. Może być kartą nie do zatrzymania, jako że te wszystkie ciężkie rampadeki na razie przekształcają się na wersję bez atraksy, bez laylina na chwilę obecną i nie mają jak godnie pozbyć się Obliteratora. A nawet gdyby był to jeden Go For The road, byłby jeden ma Master Point. To mamy Gigsa, żeby go wracać. To po pierwsze, mamy setup, żeby go dobrze przygotować, dyskardując rękę. Mamy więcej niż jedną sztukę, i każdy gość tego typu na Rizalbie zatrzymuje każdego Dinozaura, no bo nie bardzo ten Dino będzie musiał wbić pięć obrażeń, nawet w takim późniejszym stanie gry, bo dwa hity vom Literatora da się absolutny cosid, karta będzie też oczywiście w wszelkiego rodzaju monoredy, supportująca Show I jeżeli chcemy się budować bardzo antymonored, absolutnie, widzę tu też tego 3-3 z live linkiem, który może być zagrany za 7 z większą opcją, jest bardzo z dobrą kartą z Cruelty of Geeks, więc to na uwadze. Jest taki spis zbudowany bardziej pod value, dlatego ma geeksa, żeby dobierać karty, bo ma też dużo tu dropów. Natomiast absolutnie, grając z Cruelty of Geeks w mainie, możecie grać tym. Zresztą wam pokażę, żeby nie być go osłownym. Ja zawsze jak go szukał, to wpisuje Belenz, bo nie pamiętam jak się nazywa. Dobrze wpisuje Balance w ogóle, tak udało mi się. jest tutaj. Tak, Flexian Flash Gorger. Ta karta absolutnie w tym spisie może znaleźć się nawet w trzech sztukach. Można uciąć lile, można uciąć dwa pretory, ale na chwilę obecną potestuję sobie to zestawienie. Jak mi się będzie podobać, to tak zostanę. Jak nie, jak będę szukał więcej life gainu, więcej stabilizacji na agro, wtedy uśmiechnę się z powrotem do słynnego Flash Gorgera, bo bardzo dobry na pewno będzie tutaj z Cruelty of Geeksem. A ta karta też w tym formacie będzie potrzebna właśnie na te takie agro deki. Nie, nie agro, tylko bardziej rampi. Deki tego formatu. Jeszcze jedna sztuka w sideboardzie. Wydaje mi się, że ta karta wraca absolutnie. Covern of Souls. Tutaj możemy sobie w idle game nazywać Humana. Human, Human. Ten akurat nie jest Humanem, ale to jest Human. Albo nazywać sobie Frexian. Frexian, Frexian, Frexian. 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 A, a? Tutaj ma się mózga. Tutaj. Więc absolutnie też ten mono black jest odporny na deki z kontraspelami. W Stanley bardziej moja ulubiona Value Karta, która wraca. Jedna z moich ulubionych w historii standardów Value Card. Obok właśnie Reconera, obok Tomo, coś tam, którym grałem w lewe, w, nie w Rewelarku, tylko w Jorionie. Ma Map to jest taka moja OG karta. Grałem nawet na proturze w Monaredzie w Sideboardzie, pamiętam, w takim value zestawieniu, więc absolutnie uwielbiam tę kartę i chciałbym z nią, z nią współpracować. A ja takie deki, które będą się z na jakieś kontrole inne, midrange z dużą ilością Reunion Espery, teżer Map wchodzi, daje nam dodatkowe value, manipulację biblioteką, plus potem draw trzech kart i rampa jak najbardziej w cenie. Nie? Być może jest jeszcze wykorzystanie jakiegoś dodatkowego outputu, jakichś więcej explore card, ale wydaje mi się, że to jest good enough discard. Wydaje mi się, że Pilfer jest teraz znacznie lepszym juresem, więc raz z tego korzystać. Paw Peril zatrzyma na te wszystkie agrodeki jest opcja, bo gramy dwie, dwa towery w tym spisie, żeby zagrać go jeszcze przy jakimś tam high -rollu w late game'ie za 6 oraz gigs Command, czyli 4 sweepery w sideboardzie na deki agresywne, nie? Też można tutaj grać absolutnie, jeżeli chcecie przygotować tego deka na agrometę, tym 3 damage Humana, i dostań 3 życia za 2 mana. Absolutnie można tutaj jakoś to zmieścić w sideboardzie, tak jak mówię. Wciąż ten Pretor z Gain Life'em jest grywalny, więc jeżeli gracie na Agrometę lokalnie, bo się na że traficie bardzo dużo agrodeków, ten deck może być ich totalnym niszczycielem. Plus, możemy go bardzo dobrze zbudować, i ta karta jest pomostem pomiędzy byciem dobrą, zarówno na te wszystkie Dino Rampa deki, jak i na wszystkie agresyw deki. Bo wiecie, jak mało odpowiedzi te nawet Human deki mają na tego chłopka. Bardzo mało odpowiedzi. Jeżeli tylko ok, uznamy, i jakiś tam latający engine z tych decków, dlatego też obliterator będzie trafiał na latających engine, jak przykładowo, może być zabity przez moją wersję Reda, bo moja wersja Reda albo lata, albo pali, więc absolutnie moja wersja Reda może ograć obliteratora, ale póki ludzie grają samą wersją, możecie to bardzo łatwo wykorzystać. Tak to wygląda. Będzie koniec tego odcinka. Na dzisiaj, jak już będzie drugi challenge i okaże się ciekawy, albo na laderku, na streamie, bo na streamie, Odkryję coś ciekawego albo zobaczę, nagram dla Was kolejną część, bo teraz będziemy się właśnie opierać o takich nowościach, sprawozdaniach, ze wszelkich formatów, a, a ze wszelkich formatów, które ja gram. Czyli standard albo Pauper Classic aktualnie, bądź też limited. Jakiś draft też na pewno nadciąga, zostanie nagrany przeze mnie w tym tygodniu raczej z tego formatu. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Taki właśnie mamy jeszcze odcinek 24-30 minut, więc się udało, żebyście nie przespali tego, co ważne, czyli wartości i wyciągania wiedzy i wniosków. Zresztą każdy mój na tym polega. Do następnego.